Witajcie w kolejnym odcinku z C-Bloka. Jest ze mną Wiktoria. Siemka. I dzisiaj, co dzisiaj robimy? Ja robię farmę, a Wiktoria co tam planuje, to zrobi. Ja będę łajbę naprawiać naszą. To co, to zabieramy się do roboty. Tak, ja się już oddaliłam trochę. Dobrze, A już tylko. przez czas, kiedy nie nagrywałyśmy, bo były problemy techniczne, zrobiłyśmy takie cudo. Karolka weszła. Jest to nasz magazyn. Dlatego, chociaż on wygląda tak jak dynia? Tak, bo Dynia. jest event Halloweenowy. Cool. Bo jak wiecie, nagrywamy 10 to w sobotę, w Halloween. kwiatków. 8 szmaragdów. Będę miała jak sobie kilofat. Jeszcze zostanie dla ciebie. I na buciki. Ja mam co nieco diamentów, ale to mam w endowej skrzyni na spawnie. Wiesz, co, to jest twoje od nas, ale emeraldy mogę ci dać na przykład. No to wrzuć do Zostanę skrzynki tutaj. na Tutaj jest głąb skrzynka. mi zostaną. Tutaj jest skrzynka. I tak, Bo... od razu się pochwalę, byłam i, że tak powiem, miałyśmy nie chodzić do kopalni, ale ja stwierdziłam, że zajęłoby mi to wieki, więc poszłam do kopalni, nakopałam surowców i mamy teraz z czego budować rzeczy i robić rzeczy. Bo gdybyśmy miały kopać to wszystko na naszym generatorze kobla, którego i tak nie mamy, byłoby Zajęłoby ciężej. to wieki. No i byłoby źle, niedobrze. Ale musimy zrobić generator stone'a. Ja się tym wszystkim tym zajmę. Bo ze stone'a wypadają surowce, a bez surowców ani ruch. No. Na przykład wody nie zbierzemy. A Karolka chce robić teraz farmę, ta woda będzie tam potrzebna. Już myślałam, Wczoraj czy sobie to. na Minecraft i sobie pograłam, jak się tam super gra, bo nie ma głodu i tam ja ze całą wyspę przebiegałam, to nic, ale jak robiłam farmę i cały czas brakowało mi pitów, a nie miałam na wodę i ta farma wyglądała, czy druga kratka, to był czysty koszmar. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądać. No, miejmy. Ja też mam taką nadzieję, że nie będzie tak wyglądać. No, ostatnio nalot tutaj mobu i mam nici trochę pająka. To włóż to tam do jakiejś skrzynki, żeby był jakiś taki ogólny porządek. Czy to jest zrobione do... Twoje tu tabliczki będę musiała zniszczyć. Dobrze, bo tam były tylko napisane plany, co ja bym chciała robić, a i tak się tego nie trzymam, Będziemy mieszkać na łajbie, czy... więc. Nie wiem, jak uważasz? Ja jestem za tym, żeby każda z nas miała domki po różnych stronach wyspy, w sensie, no. Ty na przykład na przykład na łajbie, a ja na przykład Na po przykład, stronie, to gdzie jest jest farma. dosłownie na przykład, to jest takie przymusowe na przykład. To jest takie na przykład, że nie przymusowe. Że jak chcesz, to możesz, jak nie chcesz, to się buduj gdziekolwiek. Nawet możesz Ja pod nie wodą, wiem. pod ziemią, gdziekolwiek. Pod wodą, byłoby to interesujące. Widok na wodę i takie podziemne wejście, gdzie na nie co robić. Ale to byłoby ham. Czy to mi będzie sięgać na 8 krat? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie mi sięgać, dobrze. Mam dobry humor dzisiaj. O. To dobrze, bo ja również. No i świetnie, optymistyczny odcinek. Dzisiaj mam Jasne bardzo zdania, że optymistyczny. optymizm to podstawa. Ona się nigdy ze mną nie zgadza, bo zazwyczaj Wow. Miałam bardzo niefajnego laga, ale już się odlagowało na szczęście. to nawet ja dzisiaj lagowałam. Nie, ja mam, bo zmieniłam launcher, wiesz? Byłam zmuszona zmienić launcher, niestety. Nie tracę, ale no. Jak ja mam zacząć dzień bez cukierka? Kiedyś, bo zbieram gąbki w NLC-ie, oni chcieli zrobić taki opening, bo nie wiem, czy było wspomniane, albo sprawdzaliście na stronce, na Facebooku, ale z gąbek wypadają fajne ity. Jak będziecie chcieli kiedyś taki drobny opening, to myślę, że Karolka nie weźmie nic przeciwko, nie? Nie, zrobimy coś.
zrobimy coś takiego, zrobimy. Launcher mnie chyba nie lubi. A mnie przed chwilą przycisnął. Bo się dzieją bardzo dziwne rzeczy, wywala mi do pulpitu grę i to jest bardzo złe. I jeżeli będziecie mieli przez chwilę czarny ekran, to proszę się nie zdziwić, bo muszę naprawić, że tak błędy, że tak powiem, błędy launchera. Ja sobie spokojnie ładnie Bo są dziwne rzeczy, naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. A, zapomniałam, że na poziomem wody ja nie wejdę. W ogóle powiem Ci, Wiktoria, że nasza farma kakao jest bardzo, że tak Duża. powiem, dużodajna. Tak, dużo hajsu nie da. No z jednego zebrania z dwóch takich drzewek, które mamy za magazynem, mam 61 ziaren kakao. No, to prawie tak, a stać mi się chyba za 10 mola, nie? Chyba tak, nie wiem. No, to jest genialne. Co się dzieje z tym launcherem? Chyba to nie dobrze. Potem Karolina mi pokaże, jak ja badziewie to zrobiłam. Ja tam badziewie. No, na razie to się ten na nieudaną trasę. To tak ujmę. Jestem Mano trawę drewno, bo nie chcę się ponieść na dno. Ale chyba wybaczmy. Nie lubię tego launchera. Na następnym odcinku obiecuję Wam, że będzie inny launcher. Bo będziecie Ale... mieli praktycznie co chwilę czarne ekrany. to niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Żeby mój komputer lepiej chodził, bo się przyznam, mam małego notebooka, który służy mi Nie od wierzę. 2007 roku, ale wpisuje się jak najlepiej. Patrzę na przykład mojego kuzyna, który też miał taki, po 2 latach mu odpadł. Jestem z niego dumna. I mój program nagrywania nie chce przeszkadzać, tylko że nie chciałam. Tak to bym nagrała z mojej perspektywy. Chyba tak wystarczy. Łóżko podwójne, no tak. Nie zbudowałam łazby, a już myślę, jak będzie trzeba. Nie. Ja też tak Nie wiem. często robię, nie przejmuj się. To jest tragedia. I miały szpic, a szpica nie będzie, bo zrobiłam symetrycznie. To jest tam. Dobra, będzie symetryczny szatel. No, nie jest źle. Muszę was uprzedzić, że ja kocham symetrię i bójcie się, ale tylko co buduję symetrycznie. Potem zaproszę na parapetówkę. Dobra. Au. Musimy kiedyś zrobić takiego leja, żeby jak będą przychodzić do nas goście, żeby wypalić drobny darowiznę, nie? Tak. To tak zawsze kminie na wszystkich pożarach, że chcesz wejść po na wyspę, tam się wyszli coś do leja, żebym mogła ci płytko otworzyć, nie? Kiedyś trafimy coś jaka. Trochę się ruszać. Przepraszam, muszę porozmawiać. Ona się na kawałki rozkłada. No bo to jest specjalne do gry, że potem się obraca. Przepraszam. Nie ma problemu, widzowie nam to wybaczą. Chyba każdy wie, jak to przebywa się moje chujoweństwo. Jeżeli macie rodzeństwo, napiszcie w komentarzach. Z chęcią poczytam. To nie przypomina tak, to jest tragiczne. Nie, przypomina. Musiałabyś to zrobić bardziej takie przestrzenne. Ale ja się nie wtrącam, buduj sobie To spokojnie. będzie bezcenne, tylko że na razie jeszcze tu zakończę. Taka mała łajbeczka na twojej przygodę. Tak powiem. Ostatnio Piratów Karaibów oglądałam i nie tak naszą, żeby zrobić tą łajbę lepiej. Tydzień temu miałam zamiar robić generator kobla, ale nie tak wyszło, że
Mamy to na dzisiaj robię. Innego. Świetnie, bo nasze slajmy wreszcie. Bo tutaj dla nas wytłumaczył się z tego, co będą slajmy wreszcie. Ale fajnie jak slajmy. Ja pamiętam jak... Wow, fajnie tutaj. Ja pamiętam jak kiedyś sama grałam i wyszłam z wyspy na chwilę na spawn. Zapomniałam o świecie, potem się zrozpiłam pod wodą w domku, nie? Wyłażę na powierzchnię, no patrzę, a tam pełno dużych, małych slajmów, po wszystkim skaczą. Wszystkie się na mnie zaczęły rzucać. Koszmar. Nie miałaś to zbierać. O, jeszcze jedną dynię mam. Ja też dostałam dwie dzisiaj. Dostałam? Nic? Nie. Sama zebrała dynię, coś zostało. Ciekawe. Bo wiesz, bo jak ktoś by miał farmę dyń, to wiesz. Ale nie, przypuszczam, że one są jakoś specjalne, czy tam. Wow, trzy pesy. One są jakoś Kupowane. specjalnie wygenerowane i to tak nie działałoby. Ja Raczej. i mój fatalny partner. Ale ktoś tutaj jedynie. Może myśli, że inni się za tym nabrał. Też musimy jakieś nauki. Ostatnio próbowałam zarobić na koblu. Wyszło, że mi się zwróciło tylko to, ile zapłaciłam za wystawienie tego. I... Aha, takie jest średnio opłacalne. Bo za wystawienie trzeba zapłacić 10 dolarów, żeby coś zarobić. To się okazało, że sprzedało się za 10, no nie wiem, na to. Zero na plusie, a straciłam tak kobla. Ale muszę się pochwalić, że zakupiłam sobie Silofek Fortunka 2. Tyle, że miał 4, tam 5 użyć. I kiedy zaczęłam kopać im kobla, to się rozlega. To mogłeś zostawić nakopać poziom i go naprawić. Ale ja jestem mało domyślna i mało inteligentna. Nieprawda kłamiesz. I nie mów tak, bo widzowie się za to zjadą, że się tak ja. Nisko oceniasz. Ja to widzę. Poprą mnie jeszcze w komentarzach. Nie, nie poprą cię w komentarzach, bo widzowie są nasi wyrozumiali i powiedzą, że jesteś mądrą istotą, ludzką, żywą. Bo to żywa to na pewno. Ludzka też chyba, nie? Czy nie? Czy ja czymś nie wiem? Może? Nie, no, tak źle ze mną nie jest. Jestem człowiekiem. Te muszą ratować, bo nie będzie stało. Będzie stało. Dostałam 7 sztabek z żelaza i 6 złota. Prawie ja się utopię. Nie utop się, proszę cię, ty no chyba sobie tak. Pisz, ja cię złapię, chodź. Mówię, podam ci rękę. Nie, nie zmieniłam stałą, to będzie tak. Za się trafię. Tutaj przy wejściu mamy dwa takie pojemniki na wodę. Jak skaczymy z dachu, żeby się spać. No bo Karola patrzcie, patrzy, bo to tak działa, że jak my się topamy na wyspę, to się robimy na dachu. Ja zaraz miałam tak. I to trzeba tak zrobić, że podchodzimy do krawędzi, puszczamy shift i celujemy w wodę, więc to jest takie magiczne. Chociaż jak się, że tak powiem, stukniemy o wodę, przepraszam, o kobla, to nam rośnie akrobatyka. Tak. I to jest takie co? I to jest takie fajne. Jakie przynosiło spawna? Fix Home chyba. Island nie, Fix Home. Home. To była spawn. Nie wiem, ja się tam nie znam na komendach. Ja nie jestem ludzikiem od komend. Od tego są mądrzy ludzie. Nie ma to tej lokacji też. Nie. Island Fix Home mi się wydaje. Nie, bo to jest naprawianie. Ale jakbyś naprawiła, to wiesz, to też zmienisz spawna chyba, nie? Mogę się do ciebie tepnąć. Po co masz się do mnie tepać, jak jestem parę kroków od ciebie?
Można zmienić biom, ale zgadza się pod nawiku. Co było zbyt piękne, żeby było dla nas. Ale można sobie wybudować bez tego wyspę nederową i lądową. No dobra, Wiki, chodź, pożegnamy się, zakończymy ten odcinek i zaraz najprawdopodobniej Ile to? nagramy drugi. No jest 15 minut. Pero. No. No nic nie zrobiłam. Ale ja dużo zrobiłam, to się liczy, cicho. I co w taki sposób leciał? Ja nie mogę. Dobra, w No. każdym razie dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne odcinki Tak. i trzymajcie się. No i cześć!